Gość Radia Oko. Marta Mierzejewska na 88,5 FM. Witam Adama Dobrzyńskiego, podróżnika i miłośnika gór. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam to również pomysłodawca ostrołęckiego slajdowiska podróżniczego, które odbędzie się w grudniu. Powiedz mi, co sprowokowało ten pomysł? Że zrodził się w twojej głowie, a potem wcieliłaś go w życie wspólnie z Klubem Oczko Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ja na ten pomysł wpadłem podczas pierwszej takiej mojej, można powiedzieć, większej wyprawy, jak wchodziłem na Mont Blanc. I to dosłownie w trakcie marszu na górę. A pomysł był taki, ja byłem wtedy studentem w Warszawie, ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny i mieszkając tam, można było iść co jakiś czas gdzieś, jakieś było takie wydarzenie podróżnicze, to spotkanie z Himalaisto, a to jakiś festiwal filmów, no co chwila co się działo, jak to w dużym mieście i tak stwierdziłem, kurczę, a w Ostrołęce w zasadzie też można by zrobić, trochę znajomych gdzieś jeździ, były różne ciekawe pasje u kolegów i koleżanek, które realizowali gdzieś tam po świecie, jeden kolega na przykład, Piotrek jeździł na Syberię badać tamtejsze ludy, studiował etnologię, żeglarze pływali przez Atlantyk, więc no były siły w mieście, żeby coś takiego zrobić. Zrobiliśmy i tak to trwa już 15 lat. Jest 13 edycja, bo COVID nam 2 lata zjadł, ale 15 lat już ta impreza jest. No świetna impreza. Widać, że skoro to jest 13 edycja, no to, że przyjęła się w Ostrołęce. Ostrołęczanie lubią się, nie wiem, czy pochwalić, to jest właściwe słowo, ale opowiadać o swoich przygodach. Ty również podczas najbliższego slajdowiska, czyli 9 grudnia w Klubie Oczko opowiesz o swoich przygodach. Często, jak nie zawsze, opowiadasz o górach. Czy w tym roku również to będą wyprawy górskie? Tak, góry, zawsze góry. Zawsze, choć nie tylko. Być może to tak naprawdę nie jest jeszcze ujęte w oficjalnym planie, ale być może będzie w tym roku jeszcze Maroko, a to dlatego, że za 2 dni tam lecę i będą to takie zdjęcia bardzo na świeżo. Więc góry są zawsze, no bo dla mnie są one najciekawsze, tam gdzieś jest najłatwiej o jakieś wyzwania, tak naprawdę. Większość wyzwań można kupić, tak, a w górach nawet jak się kupuje wycieczkę zorganizowaną przez jakieś tam kluby, partnerskie wyprawy i tym podobne, no to i tak raczej nikt za nas nie chodzi. I czy się nie wspina, tym bardziej, jeżeli jest to jakaś wyprawa wspinaczkowa, więc dlatego góry, ja lubię wyzwania. W tym roku też będzie i mam takie, można powiedzieć, małe wyzwanie, przynajmniej kiedyś mówiłem, że takie zastępcze, dlatego, że jak założyłem rodzinę, urodziły mi się córki, które serdecznie pozdrawiam, jeżeli słuchają, no to trochę musiałem zluzować ze swoimi wspinaczkami alpejskimi i wyższymi górami, nie żebym zupełnie zaprzestał, ale wymyśliłem sobie coś takiego, co mógłbym realizować jeżdżąc na wyjazdy z rodziną, żeby wolnego czasu nie spędzać tylko samemu. I taki projekt u mnie powstał jak Korona Europy. W internecie, gdzieś tam na grupach górskich, sporo się gdzieś widziała to Korona Góry dla miasta Radomia, to dla Krosna, to coś tam. Zrobiło to chyba do tej pory, skompletowało Koronę Europy mniej Polaków niż weszło na Monteverest. To ciekawe. Więc tak. I to są po prostu najwyższe szczyty we wszystkich państwach europejskich. Odhaczyłeś wszystkie? Nie, jeszcze nie. Brakuje mi, szczytów jest 46 w 47 krajach. Dlatego, że Macedonia i Albania mają ten sam szczyt najwyższy. To jest Korab. Natomiast mi brakuje jeszcze 5. No to naprawdę w szybkim tempie udaje ci się spełniać marzenia podróżnicze. No, jak zacząłem, miałem kilkanaście, w tym chyba tam 4 czy 5 najwyższych, tak? Więc jak zacząłem, w ogóle pomyślałem, żeby to robić, to już coś tam było i to w sumie nawet te ciekawsze, trudniejsze. Może nie ciekawsze, bo w zasadzie wszystkie są ciekawe. No niestety Rosja jest przede mną, więc pewnie nieprędko będzie możliwość ukończenia. Czy dziewczyny, twoje dziewczyny podzielają pasję twoją do tych górskich wypraw? U 3- i 5-letniej córki ciężko tak powiedzieć, więc one raz chcą, raz nie chcą. Na pewno podróżować lubią. No, w tej chwili Maroko będzie dla starszej córki 23 krajem, jaki odwiedzi. Młodsza była w 13. Natomiast tak, chodzę z nimi po górach, no, najczęściej jeszcze nosidełko, czasem trochę pochodzą, czasem trzeba ponosić, zależy jeszcze jaka góra. Hania ma, czyli starsza, ma chyba z 9 gór z tej Korony Europy zrobionych. A więcej z Korony Gór Polski, którą z kolei kompletuje moja żona, bo ja to gdzieś tam zdublowałem już dawno temu. I chodzę z nimi, owszem, po górach. Piękna pasja, którą możesz zarażać swoje dzieci. Przed wami wyjazd kolejny, natomiast skupmy się teraz odrobinę jeszcze na tym slajdowisku podróżniczym. Czy już wiesz, kogo spotkasz wśród tych, którzy będą się prezentować? Czy to będą również pasjonaci gór? Co roku jest ktoś, kogo
nie znam, dlatego że ja nie zajmuję się tym od strony organizacyjnej. Mm-hmm. Ja rzuciłem pomysł i zazwyczaj gdzieś tam w okolicach końca wakacji, września, odzywam się do kogoś z oczka, tak, w zależności od tego, bo to w tej chwili już jest z ramienia tej instytucji czwarta osoba, która się zajmuje tą imprezą. No i mówię, no, mam materiał, mogę opowiedzieć, zdjęcia robimy, no i zawsze jest odzew, że robimy. Więc jest kilka osób, które już ileś razy były, nie na każdej edycji. Ja jestem od początku i zawsze, a potem dołączali, więc strzelam, że pewnie będzie Krzysiek Modzelewski, bo 7 czy 9 lat, już nie pamiętam dokładnie, ile zawsze jest z nami i o czymś opowiada. I on też lubi góry, z tego co wiem. Tak, góry, ewentualnie długie wędrówki. Rok temu opowiadał akurat o swoim marszu takim przez Portugalię do Santiago de Compostela. Takiego to Camino. Trudny marsz, długi marsz. No, tak, no tak. No, myślę, że tam niżej 200 kilometrów to Krzyśkęc nie interesuje. Natomiast będą też harcerze z naszego Chówca opowiadać o swoim pobycie w Korei w ramach Światowego Jamboree Scoutów. Co sprawia, że wracasz w góry z taką ochotą? Zawsze jest to jakieś wyzwanie. Trochę tak, że jak coś zacznę czytać książkę, to lubię ją dokończyć. Jakoś tak rzadko mi się zdarza, żebym nie kończył czegoś, co zacznę. I tak jak sobie wymyśliłem tą koronę Europy, to mimo właśnie tych przewidywanych kłopotów z Rosją, myślę, jak to zrobić. I to nawet nie pod kątem takim, że no wojna, no to wiadomo, nie pojedziemy. Natomiast moje obawy wiążą się z tym na przykład z nastrojami ludności gdzieś tam w peryferiach, tak, że po prostu, no, brzydko mówiąc, mordę będzie można dostać, jak usłyszą, że Polacy, tak. No, ale taki mam pomysł, że jak się trochę uspokoi, trochę minie, to wszystko okrzepnie, jakby zebrać jakąś taką większą grupę takich jak ja, którym brakuje tylko tej Rosji, pojechać 20 osób, to już trudniej będzie ruszyć i więc to też gdzieś tam jest. Poza tym akurat najwyższy szczyt europejskiej części Rosji, czyli Narodna, jest w ciekawym miejscu, bo to jest Ural subpolarny, 100 kilometrów od najbliższej miejscowości, więc ciekawe miejsce samo przez się, które fajnie byłoby odwiedzić. Ja lubię takie jakieś tam rubieże świata, więc to. W tym roku będę opowiadał przede wszystkim o Szkocji i Irlandii, bo tam byłem w wakacje. Byłem też w Chorwacji na najwyższym szczycie, na majówkę. No, ale Chorwacja jest Polakom na tyle dobrze znana, że tutaj się skupię tylko na górze samej. No i byłem na Białorusi w tym roku, co też gdzieś tam zrobiłem trochę wywiadu w internecie. Wiele osób się obawiało, że jakiś kurczę KGB, że zamkną do więzienia. To są generalnie bzdury. Jesteś z nami, nie zamknęli. Tak, jak widać, tak. Natomiast to było ciekawe przeżycie, bo na 30 godzin kontaktu z Białorusią, to był wyjazd weekendowy. Zaczęliśmy, tam spotkałem się z ludźmi zupełnie nieznanymi mi z internetu, się dogadaliśmy. W Terespolu spotkaliśmy się w piątek o północy. To na 30 godzin kontaktu z Białorusią, 20 to była granica w obie strony. I to chociażby pokazuje, w jak fantastycznym miejscu w Europie, w Unii Europejskiej jesteśmy, że no, tyle samo bym jechał do Włoch, co z Ostrołęki, co jechałem do Brześcia za granicą białoruską. Trudne historie. A powiedz mi, która z gór była dla ciebie największym wyzwaniem? Ojejku, nie wiem. Czyli przed tobą po prostu. Przede mną. Znaczy, nie wiem, czy pytasz o samą koronę Europy, czy tak w ogóle. Ogólnie, tak. Ogólnie? No to albo Matterhorn, to jest przepiękny szczyt w Alpach, na granicy szwajcarsko-włoskiej, w Alpach Penińskich. Osobom nawet nie zainteresowanym gdzieś tam górami może być znany z czekoladek Tolberon, bo jest na opakowaniu i to taki jest trochę... On jest bardziej znany może nawet niż Gewontpol w Polsce. Tam w Szwajcarii i gdzie indziej, no też inne góry. Trzy razy próbowałem na niego się wspinać samodzielnie, nigdy nie korzystałem z usług przewodników i to mi się udało. Natomiast najbardziej jakieś takie przygody trudne czy nawet niebezpieczne miałem w Tatrach. Troszkę nas wtajemniczysz w tę historię? No, miałem nawet taki wypadek, że po prostu spadłem, połamałem się i helikopter mnie zbierał. Na szczęście dawno temu. I tutaj taki, w ten sposób to można powiedzieć, poznałem trochę też siebie, bo jedno z pierwszych myśli było jeszcze, jak tam leżałem na stoku, zacząłem się sam badać, sprawdzać, bo przytomności nie straciłem. I tak próbuję stanąć na nodze złamana, no to sezon zimowy przepada. Czyli ani no przez tak. Moment nie pomyślałem, jejku, wywinąłeś się spod kosy, trzeba zastopować, nie wiem, zajmij się szachami albo coś, tylko
No dobra, no to ciekawe, kiedy będzie można wrócić. No cieszę się, że dzisiaj jesteś w pełni sprawny. Cieszę się, że już niebawem posłuchamy więcej o twoich przygodach. Może na koniec po prostu zaprośmy słuchaczy Radia Oko na 13-stronickie slajdowisko podróżnicze 9 grudnia do Klubu Oczko. Serdecznie zapraszam. A moim gościem na 88,5 FM był Adam Dobrzyński. Dzięki. Gość Radia Oko.